Ildefons Konstanty Gałcyński, wiersz dla sepleniących, strasna zaba. A żeby potok słów był wartki, będę cytał z kartki. Pewna pani na Marszałkowskiej kupowała synkę z groskiem w towarzystwie swego męża, ponurego Draba. Wychodząc ze sklepu, pani w sloch, w krzyk i w lament. Mężu, mężu, och, och, popatrz, popatrz, jaka straszna zaba. Mąż był wyssy urzędnik, przetarł mgłę w okularze i mówi, rzeczywiście coś skacze po trotuarze. Czy to zaba, czy też nie. W każdym razie ja tym zainteresuję się. Zaraz zadzwonię do Czesława, a Czesław niech zadzwoni do Szymona. Nie wypada, żeby Warszawa była na takie coś narażona. Dzwonili, dzwonili i po 3 latach wreszcie schwytano zabę koło Nowego Świata. A żeby sprawa zaby nie odesła mglistość, urządzono historyczną uroczystość. Ustawiono trybuny, spędzono tłumy strzelców, federastów, sobem całe miasto. Potem na trybunę weszła wysoka figura. I kiedy odgrzmiały wszystkie hura, wysoka figura zece tak. Wspólnym wysiłkiem rządu i społeczeństwa pozbyliśmy się zabiegu bezeceństwa. Panowie, do góry głowy i syje. A społeczeństwo, rzeczywiście dobrze, że tę zabę złapaliście. Wszyscy przeto zawołajmy, niech żyje.